Pewien live zainspirował mnie do tego, żeby nagrać film, wczorajszy live zresztą, zainspirował mnie, żeby nagrać film na temat patriarchatu XXI wieku. A właściwie i w tym filmie sobie porozmawiamy o tym, czym według mnie jest ten patriarchat XXI wieku. Więc według mnie jest on tym, jest on utrwalaniem stereotypu, w XVII wieku, który istniał taki stereotyp, a właściwie, jakby to powiedzieć, takie przyzwolenie społeczne, że kobieta to jest słaba płeć, że kobieta jest po to, żeby się opiekować mężczyzną, że kobieta jest po to, że zadaniem kobiety, jeszcze też Kościół katolicki to utrwala, że zadaniem kobiety jest opiekować się domem, opiekować się dziećmi, że ona ma być taka matka Polka, że wszystko ma być na jej głowie, wszystko ma być na jej barkach i tak dalej. A facet jest głową rodziny, czyli facet jest od zarabiania pieniędzy, a kobieta jest do zapierdzielania, do zapieprzania. On se przychodzi z roboty, podać kapcie, podać jeszcze pilota, podać mu jeszcze obiadek pod nosek, włączyć telewizora i jeszcze dobrze zrobić. Więc właśnie to jest trwanie stereotypu. Dopiero z tego, co się orientowałam, dopiero w XVIII wieku my jako kobiety odzyskałyśmy prawo do głosowania i tak dalej, prawo do zdecydowania o sobie, gdyż w XVII wieku w Anglii był cały czas patriarchat i według mnie trwa on do dzisiaj, dlatego że jest ten patriarchat przekazywany z pokolenia na pokolenie, właśnie, że kobieta to jest ta słabsza płeć. A ja uważam, tak, jestem wyemancowana, możesz sobie myśleć, co chcesz, że jestem feministką i tak dalej, tak, jestem feministką, ale w taki zdrowy sposób. Na pewno nie jestem za patriarchatem i na pewno nie będę w swoim życiu utrwalała, wręcz z tym walczę i to po prostu, jakby to powiedzieć, nie popieram tego, nie popieram stereotypu matki Polki, matki takiej, kobiety takiej uciemiężonej, kobiety takiej zmęczonej wiecznie, która nie ma, która poświęca się dla rodziny, która poświęca całe swoje życie dla rodziny, dla męża, dla dzieci i tak dalej. Nie, uważam, jeżeli jest małżeństwo, to są dwie odrębne istoty, które po prostu żyją ze sobą razem. I każda z nich powinna mieć swoją osobną przestrzeń. Czyli każda z tych istot powinna mieć czas na swoje pasje, marzenia, powinna się realizować. I żadna ze stron nie powinna się ograniczać, niczego narzucać. Bo zauważcie, że ten stereotyp, patriarchat, utworzył dużo szowinistów, szowinistyczne świnie, facetów, którzy nie szanują kobiet, którzy mają do nich podejście takie roszczeniowe, którzy właśnie uważają, że kobieta jest do garów, że kobieta jest po prostu do mycia podłogi i tak dalej, że jedynym jej zadaniem jest szmata, gotowanie, pranie, sprzątanie, opiekowanie się dziećmi, jeszcze żeby się nim zająć, czyli żeby jeszcze mieć jego jako dodatkowe dziecko. Też nie jestem za tym, a to zauważam, że w mojej rodzinie jest właśnie utrwalanie tego stereotypu, dlatego ja też sobie z mamą na ten temat ostatnio rozmawiałeś. Moja mama akurat tego stereotypu nie powtórzyła, aczkolwiek powtórzyła inny stereotyp, powtórzyła taki stereotyp, że traktowała, że ona wyniosła z domu taki stereotyp, że facetów trzeba pilnować, że jak mają chłopców, to są dorośli faceci. Jeżeli uważam, że pilnowanie, oni nie lubią, jak się traktuje ich jak małych chłopców i tak dalej. Jest to według mnie nienormalne. Ja też nie jestem za tym, po prostu nie robić niczego za faceta, nie zrobić czegoś tam w życiu śmieci, to trudno. Ma to zrobić i koniec. Ja tak uważam, że faceta sobie też trzeba wychować, może tak. I tak naprawdę faceta najlepiej się poznaje, jak się z nim zamieszka. Bo co innego jest chodzić na randki i tak dalej, a co innego, jak już mieszkacie razem, tak? Wtedy się naprawdę poznaje człowieka z różnych perspektyw. Poznajesz go w różnych sytuacjach. Także podsumowując mój filmik, nie jestem za patriarchatem. Niestety lub stety, patriarchat mamy w obecnych czasach, właśnie ten stereotyp matki Polki, że też zauważyłam, że jest sporo szowinistów, zwłaszcza w tym pokoleniu moich dziadków, czyli w tym pokoleniu przedwojennym. Dlatego, że no właśnie mówię, było trwanie cały czas tego stereotypu, też kultura narzuciła kobietom wiele ram, wiele schematów i tak dalej, kultura, społeczeństwo i tak dalej. Także uważam, że warto zachować zdrowy rozsądek, po prostu jestem za partnerstwem. Nie za żadnym, że ja mam na przykład partnera i to ma być związek partnerski, a nie na zasadzie relacja partner i ja jako jego matka, tak? Na tej zasadzie.
czy nie wiem, mamy na przykład dzieci i ja po prostu jest wszystko na mojej głowie, że ja się poświęcam dla rodziny, że wszystko rzucam, ja mam swoich pas, jestem wiesz, niewyspana, zmęczona, facet zarabia, a ja jestem zależna od niego, nie mam własnych pieniędzy i tak dalej. Także tylko i wyłącznie partnerstwo. Dobra, to było na tyle, trzymajcie się, hej!